Dzień dobry, witam Państwa w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim. Mam zaszczyt gościć u siebie wystawę fotografii przyrodniczej pana Andrzeja Blachy, pasjonata fotografika lasów janowskich, także przyrodnika. Wystawa ma miejsce w naszej instytucji dzięki współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, ośrodkiem zamiejscowym w Janowie Podlaskim. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie współpracuje z panem Andrzejem Blachą. On jest pracownikiem Banku Spółdzielniczego w Janowie Lubelskim. Ale jest pasjonatem od młodych lat i pasjonatem przyrody. I fotografią tak naprawdę się zajął już taką bardziej zawodowo i w 2014 roku, fotografując lasy janowskie. Są to fotografie, które przedstawiają zwierzęta bezpośrednio w lesie, w lasach janowskich, terytorium. Jego takim kluczowym punktem i ulubionym to są fotografie wilka. I drugim takim elementem to jest głuszec. Taki ostatni mohikanin na naszych terenach i ostatni mohikanin w lasach janowskich. To są gatunki, które już, może nie wilk, ale głuszec na wymarciu, także naprawdę jest trudno to chronić. W imieniu zespołu zapraszam na oglądanie tej wystawy. Ze swojej strony chciałabym bardzo podziękować pani dyrektor zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych za to, że właśnie taką wystawę wypożycza Ośrodkom Kultury. I że może zobaczyć tę wystawę szerokie grono odbiorców. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do zwiedzania naszej wystawy w poniedziałki i w piątki w godzinach od 8 do 16, natomiast wtorki, środy, czwartki od 8 do godziny 19. Mam nadzieję, że znajdą Państwo chwilę i zatrzymają się tutaj u nas w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo żyjemy w bardzo szybkich czasach, ciągle gdzieś gonimy, natomiast przyroda pozwala nam się zatrzymać, troszeczkę zwolnić i myślę, że odpocząć.